Halo, halo. Dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że do nas dołączycie, że będzie nas dzisiaj dużo, że porozmawiamy wspólnie, że podzielicie się z nami swoimi wrażeniami z kart, które będziemy pokazywały. Przypominam, dzisiaj temat bardzo ważny, czyli jak poradzić sobie z emocjami, na jakie emocje zwrócić uwagę w lipcu, co będzie ważne, co na co powinniśmy skierować swoje myśli, aby wyłapać to wszystko, co może nie do końca nam pasować, albo okazuje się, że na coś nie zwracamy uwagi, a gdzieś w podświadomości cały czas dany wzorzec wychodzi na zewnątrz i uderza w nas bardzo, bardzo mocno. Dzisiaj będziemy losować karty. My to nazywamy z Bogusią terapią anielską, ale te karty są nie tylko anielskie, one są jakby w całym przeglądzie różnego rodzaju kart, więc będziecie mogli zaobserwować, co się dzieje, jak się dzieje. I dzisiaj będą tematy niepodzielone na konkretne dziedziny życia, tylko podzielone według czterech emocji, które wpływają na nasze życie, z którymi cały czas mamy kontakt, one się przejawiają. I przypominam, że podchodzimy do emocji nie z niechęcią, nie z tym, że jejku, znowu coś mnie tam denerwuje, coś przyszło, coś nie pozwala ruszyć, tylko stajemy z boku i zastanawiamy się, co ta emocja ma mi powiedzieć, z czym ja mam się zmierzyć, do czego mam przyłożyć się, jak obejść dany temat, co ta emocja próbuje wyrazić, żebym ja wiedziała, w którą stronę podążać, nie kierując się tą emocją, tylko poszukać tego tematu, który się pod nią kryje. Dzisiaj przypominam cztery emocje, z którymi będziemy pracować. Karty będą podpowiadały, na co zwrócić uwagę, ale to, w której dziedzinie, z którą dziedziną będą się wiązały, sami będziecie wiedzieć. Pamiętajcie, liczy się pierwsze wrażenie. Czyli jak ja rzucam kartę, mówię, z jaką emocją się wiąże, pierwsza myśl, która do was przyjdzie, to jest odpowiedź. Nie kombinujcie, nie szukajcie dalej, tylko doszukujcie się tego, co w tej emocji, co w tej myśli, która pierwsza przyszła, jest najważniejsze. Widzę, że tutaj wszyscy po kolei się witają, także nas widać i słychać. Bożenka jest, Tereska, Ewa jest. Ewa się cieszy, że emocje to coś dla niej. Lila jest, Ania jest, Bożenka jest kolejna. Super, bardzo fajnie. Nie wiem, czy jeszcze poczekamy. Bogusiu, czy chcesz jeszcze coś powiedzieć, zanim ruszymy z losowaniem kart, z wyciąganiem? Tak, dwa słowa na pewno, zanim jeszcze dziewczyny dojdą do nas, nie dziewczyny i panowie też oczywiście. Bardzo fajną rzecz tutaj powiedziałaś. Emocje, pamiętajcie, nie są wcale złe. Tak naprawdę w ogóle nie powinniśmy emocji dzielić na jakieś tam negatywne i pozytywne, ponieważ emocje są drogowskazami. Każda emocja pokazuje, jak rezonuje z nami jakiś wzorzec, który w sobie mamy. Zobaczcie, te pozytywne emocje, które pojawiają się w odpowiedzi na jakieś wydarzenie, one są takim sygnałem, że coś jest zharmonizowane, że jest okej, że tematy mamy przerobione, uporządkowane, że reagujemy właściwie, tak? I nie rozpatrujemy tego nigdy, no bo nie ma potrzeby tutaj niczego uzdrawiać, tak? Niczego się tutaj nie uczymy, w związku z tym mówimy, okej, emocje pozytywne, ale one działają naprawdę tak samo. Różnica polega na tym, że te emocje właśnie, które nazywamy często negatywnymi, te trudne emocje, może to będzie lepsze słowo, te trudne emocje typu złość czy żal, one są jakby sygnałem, że coś trzeba uzdrowić, że zharmonizowanie wnętrza wymaga jakiejś pracy, odnalezienia jakiegoś wzorca. One więc wcale nie są złe, czyli moment, w którym odczuwamy na przykład złość w odpowiedzi na jakieś zjawisko, jest takim momentem zapalenia się światełka. Oho, uwaga, zobacz, tu jest coś ważnego dla ciebie. Możecie tak to traktować, bo to też wam trochę ułatwi życie. Pamiętajcie, że
taką ogromną pułapką na drodze wewnętrznego rozwoju jest odcinanie się od tych negatywnych emocji. Ludzie bardzo często podchodzą w ten sposób. Ja się rozwijam duchowo, ja jestem tutaj zaawansowana w rozwoju, w związku z tym ja nie czuję żadnej złości. I kiedy się tam pojawia ta złość, to kolanem ją, kolanem do środka, do podświadomości, nie ma żadnej złości, przecież ja się rozwijam duchowo. A to nie na tym polega. Rozwój polega na tym właśnie, żeby tę złość zauważyć. Oczywiście czym innym jest jakby wejście w tą emocję i pozwolenie, żeby ona nami rządziła. No to jest druga skrajność. Kiedy my się na przykład w tej złości czy w tej rozpaczy miotamy całymi godzinami, no i po prostu zabieramy sobie fajny kawałek życia, w którym możemy po prostu cieszyć się i funkcjonować normalnie. Natomiast ogólnie pamiętajcie, emocje są dla nas, nie są przeciwko nam. Myślę, że o tym warto pamiętać. Ja tu jeszcze ku przestrodze dodam, że jak my tłamsimy w sobie emocje, to znaczy spychamy je pod dywan, udając, że ich nie ma, to jednocześnie blokujemy emocje, blokujemy uczucia, bo jeśli ja zaprzeczam temu, że potrafię być wściekła, smutna, rozżalona, no to jednocześnie jak mogę wydobyć z siebie entuzjazm, miłość, radość, czy jakiekolwiek szczęście, cieszenie się z czegokolwiek. Wszystko jest w równowadze. Jeżeli jednemu zaprzeczam, drugie też się nie rozwija. Także traktujemy emocje jako informacje. I tak jak Bogusia powiedziała, nie wchodzimy w nie, nie dajemy się wciągnąć, bo to, żeby emocja przez nas przepłynęła, jest ważne. Ale jeśli jestem w smutku, jeśli jestem w żalu, to powinno być określony czas na to, a nie trwając coraz więcej i dłużej, tak, bo nie potrafi się wydobyć z tej roli ofiary. Dzisiaj będziemy podpowiadać Wam, na które emocje warto zwrócić uwagę. Wylosujemy dzisiaj cztery karty. Pokażę cztery karty. Każda z tych kart, właściwie cztery, nie, osiem kart będzie, ale na cztery emocje. I każda z tych kart będzie Wam podpowiadała, na którą emocję zwrócić uwagę. I to, w której będzie działa się dziedzinie, ta emocja się działa, tak? To już do Was przyjdzie. Będziemy obserwować, analizować te karty. Oczywiście jak zwykle my będziemy podpowiadały, co się kryje za tymi kartami, ale najważniejsza jest pierwsza reakcja Wasza. Co w nich widzicie? Jakie szczegóły dostrzegacie? I co wiąże się właśnie z tą emocją? Tu się dziewczyny dalej witają. Agnieszki, raz, dwa, trzy Agnieszki. Ela, druga. Kasia, Jolanta, Alicja, druga Kasia. Super ekstra, więc ja już wrzucam i zadanie dla Was. Wybieramy jeden numer od 1 do 4 i słuchamy, na co zwrócić uwagę w lipcu. Wrzucam to od razu, żeby każdy, kto dołączył, wiedział, z czym ma się, o czym dzisiaj mówimy. Wy już tutaj możecie wrzucać swoje numerki, żebyśmy wiedziały, która liczba dzisiaj będzie przeważała od 1 do 4. I jak tylko zobaczę pierwsze numerki, zaczniemy losować, wyciągać karty. Właściwie my już wylosowałyśmy wcześniej te karty, ale będziemy je omawiały po kolei. Będziemy przekazywały Wam to, co się wiąże z daną emocją i jednocześnie podpowiadały, jak znaleźć równowagę i przeciwwagę, jak poradzić sobie z tą emocją. Podamy Wam kilka sposobów. Ok, lecą czwórki, jedynki, dwójki, trójki, jedynki, trójki, czwórki, czwórki, czwórki. A, czy przewaga na razie jest czwórek, ale wszystkie liczby się pojawiają. Przypominam, że dzisiaj pracujemy z emocjami. Bogusia, jesteś gotowa? Zaczynamy? Jasne. Ewa tu już nawet napisała, że bierze czwórkę, bo codziennie po kilka razy wszędzie widzi czwórki. Wow, no to zobaczymy, co będzie. Monika, nie będziesz widzieć kart. Karty dopiero zaczynamy przedstawiać, także masz wybór, wybrać liczbę od 1 do 4. Dobra. Zatem ruszamy pierwszy. Pierwsza emocja, którą będziemy omawiać, to jest lęk. I karta numer 1, tu już Wam pokazuję, co mi wyszło. Myślę, że bardzo trafnie. To jest karta z talii karty wewnętrznego rozpoznania, Chaka Spezano. I jak rzuciłam hasło, pracujemy z kartą, z emocją lęku pojawił się cień.
Przyglądamy się karcie i co w niej widzicie? Co się kryje pod tym obrazkiem? Co was może przeraża, a może wręcz przeciwnie, wyjaśnia? Pytanie, którego cienia się boję? Którego z moich cieni się boję? To się tak od razu nasuwa. Podpowiem, że ta karta w tej talii oznacza wypieranie jakichś przekonań o samym sobie. Czyli czego się boję? Co wypieram z lęku? Z poczucia lęku? Co za jakim uczuciom lęku, w jakim temacie, w jakiej dziedzinie zaprzeczam? I torturuję się przez to, bo ten lęk we mnie rośnie, bo pamiętajcie, że to, z czym walczę, zaczyna się bronić. Aneta tu napisała, widzę siebie i swoje lęki. I teraz uwaga, takie pytanie, co się kryje pod tym lękiem? Bo pamiętajcie, że emocja to jest taki punkt zapalny. Ale pod tą emocją jest wzorzec, przekonanie, temat, z którym powinniśmy się zmierzyć. Może złe słowo, zmierzyć, któremu powinniśmy się przyjrzeć. Taka podpowiedź, czy pod tymi lękami kryje się coś, czy może ktoś? Teraz nie czując, bo my opowiadamy o tych lękach, tak, jako o emocji bez wchodzenia w nią. Pamiętajcie, że jesteśmy w tym momencie obserwatorami. Lęk. Pojawił się lęk, zobaczyłam ten swój cień i teraz jestem bezpieczna, odczuwam, że jestem bezpieczna, bo w tej chwili nie jestem w tej emocji i kopię głębiej. Co jest tym cieniem? Co jest tym lękiem? Co powoduje, że nie mogę ruszyć dalej? W jakim temacie? W jakiej dziedzinie? Agnieszka tutaj pisze, ja tu widzę drugą stronę swojej natury, która wychodzi w nieoczekiwanych momentach. Dobrze, Aga, interpretujesz. O to chodzi właśnie, żeby wyszukać, co przychodzi do ciebie w danym momencie. Bo tak jak ja wielokrotnie powtarzam, zresztą Bogusia też, interpretacje tych kart nie polega na tym, że my będziemy wam mówić, co one tak naprawdę znaczą. Tak? Ja mogę podpowiedzieć, ale najważniejsze jest wasze podejście do tego, jak wy widzicie, co wy widzicie w tych kartach, bo wasza podświadomość działa zupełnie inaczej niż moja, Bogusi, każdego. Wyszukujemy, co się kryje pod tym cieniem. Ok, to teraz Bogusia dajesz... Ja koniecznie muszę trochę pogadać, oczywiście. Przede wszystkim chcę wam powiedzieć, że nieprzypadkowo tutaj lęk jest na pierwszym miejscu, ponieważ tak prawdę mówiąc, lęk leży u podstaw każdej trudnej emocji, każdej. Tak bardzo ogólnie mówiąc, jeśli nauczymy się pracować z lękiem, to rozpuścimy złość, żal, smutek, poczucie winy, czy cokolwiek innego tam się pojawi. Lęk jest u podłoża każdej, dokładnie każdej emocji. Zobaczcie przez moment, na przykład złość. Odczuwacie złość na kogoś najczęściej, bo wiadomo, złościmy się najczęściej na innych ludzi. Ta złość u podłoża bardzo głęboko, czasem w nieuświadomiony sposób, jest spowodowana lękiem. Lękiem przed na przykład odrzuceniem przez kogoś, tak? Złościmy się na kogoś, kto nam czegoś nie załatwił, ponieważ boimy się,
że odejdzie, że przestanie nas lubić, że przestanie nam pomagać. Złościmy się z różnych lęków, że na przykład zostaniemy sami, albo dlatego, że sobie nie poradzimy, albo że w naszym życiu coś innego się zadzieje. To samo dotyczy żalu czy rozpaczy. Przecież tak naprawdę, jeśli cierpimy, bo ktoś nam powiedział coś przykrego, to cierpi nasze ego, czyli urażone, tak, poczucie własnej wartości. I znowu lęk, ludzie nie będą mnie kochać, a może już mnie nie kochają, ludzie nie będą mnie lubić, wyśmieją mnie. Tak, jednym z najgorszych, najtrudniejszych lęków jest wstyd. Tak naprawdę wstyd bardzo nas mocno wbija pod ziemię, ponieważ jest takim lękiem przed odrzuceniem, ośmieszenie przez, tak, przed na przykład publiczne, przed innymi ludźmi, jest dla nas przerażające właśnie dlatego, że boimy się odrzucenia z jakiejś społeczności. Jedną z najsilniejszych potrzeb każdego człowieka jest potrzeba akceptacji. Wstyd jest tego przeciwieństwem, tak? Jest jakby takim pokazaniem, że nie, nie akceptujemy cię, w ogóle nie chcemy cię, nie pasujesz, tak? I to jest jedna z takich najtrudniejszych emocji. Dobrze, i teraz pozytywna rzecz, słuchajcie, dla was odpowiedzią tutaj aniołów jest anioł siły, lew. Trzeba zawsze na tego takiego strasznego, czarnego ducha, który gdzieś tam wylazł spod łóżka, znaleźć w sobie lwa, swojego wewnętrznego lwa, czyli swoją wewnętrzną siłę. I tutaj oczywiście też korzystajcie ze skojarzeń, z tego wszystkiego, co tu widzicie na tej karcie, bo może nie lew, może ten anioł, który za nim stoi, może to światło. Każdy z was zobaczy w tej karcie to, co dla niego najważniejsze. Ja tylko podpowiem, jest taka piękna fraza, z której bardzo często w życiu korzystam. Jestem silniejsza niż wszystko, co mnie spotyka. Kiedy będziemy sobie to powtarzać wystarczająco często, utrwalimy w sobie, zakotwiczymy takie przekonanie, że wszystkie trudności, jakie nas w życiu spotykają, są szyte na miarę naszych możliwości. Oznacza to, że nigdy nie spada na nas w życiu taki ciężar, z którym nie jesteśmy gotowi sobie poradzić. I myślę, że to może być na przykład narzędziem do tego, żeby uwolnić się od strachu i poczuć się bezpiecznym. Czyli te wszystkie straszne cienie, które wyłażą spod łóżka, możemy właśnie obłaskawić, mówiąc: jestem silniejsza niż wszystko, co spod tego łóżka wychodzi. Jestem silniejsza niż wszystko, cokolwiek może się wydarzyć. Tutaj oczywiście automatycznie nasuwa mi się jeszcze taka rzecz, o której też z Grażynką wielokrotnie mówiłyśmy. To, na czym się skupiamy, zasilamy. Właśnie dlatego, kiedy pojawia się w waszym życiu lęk, nie warto go zamiatać pod łóżko, ponieważ ten lęk jako silna emocja będzie przyciągał do naszego życia to, czego się boimy. Warto go wyciągnąć na wierzch, postawić przed sobą, tak, uzbroić się w swojego wewnętrznego lwa i stawić mu czoła i powiedzieć: wcale się ciebie nie boję, jestem silniejsza, poradzę sobie, ze wszystkim sobie poradzę, bo jestem zawsze silniejsza od wszystkiego, co mnie w życiu spotyka. To tyle ode mnie. Tutaj jeszcze podsumuję, bo Bożenka fajnie tutaj napisała: strach ma wielkie oczy, a rzeczywistość okazuje się często mniej skomplikowana. Pokonanie lęku często sprawia, że pokonujemy blokady wewnętrzne i się cieszymy, że się udało. Świetne podsumowanie, super. Ja jeszcze dodam wam jedną rzecz dotyczącą lęku. Mamy dwa rodzaje lęku. Jest lęk, który działa na nas destrukcyjnie, czyli to jest ten lęk, o którym mówiłyśmy dzisiaj do tej pory, że to jest taki, który nas blokuje, nie pozwala nam dążyć do celów, bo dopada nas po prostu takie paraliżujące wrażenie, że nie chcesz ruszyć, bo wiesz, już masz całą litanię rzeczy, które się nie udadzą, mimo że tego jeszcze nie ma, tak? Czyli lęk jest blokujący. Ale jeżeli im dłużej pracujesz z emocjami, czyli potrafisz stanąć z boku i się zastanowić, czy ta emocja, która się pojawiła, faktycznie jest blokadą, czy w przypadku lęku nie jest przypadkiem po prostu informacją,
że nie mam podążać tą ścieżką. Bo lęk może działać ostrzegawczo, czyli na przykład nie idź tą ciemną ulicą, bo może ci się coś wydarzyć. I wtedy to nie jest lęk destrukcyjny, tak? Czyli on cię nie blokuje przed zrobieniem kroku do przodu, tylko intuicja tobie podpowiada, to nie jest właściwa ścieżka dla ciebie, tak? I ja nie mówię tutaj tylko o takich ekstremalnych warunkach, że nie mam iść ciemną ulicą. To może też dotyczyć tego, wybierasz sobie pracę. Pojawia się kilka ofert. I teraz pracując intuicją, z emocjami, wiesz, w którym momencie intuicja i przestrzeń serca podpowiada ci, ta oferta jest dla mnie, a pozostałe nie, bo im więcej stajesz z boku tych emocji, potrafisz odróżnić to, co cię blokuje przed działaniem, od tego, co tylko jest ostrzeżeniem, żeby tych pozostałych ofert nie brać, bo tam może niekoniecznie być fajnie. Tak? I nawet jeśli się okaże, że ta oferta, którą wybierasz, nie ma takich zarobków, gdzie pozostałe dwie, serce, intuicja podpowiada tobie, tu będzie ok. Tak? Także zwracajcie uwagę, że nie każdy lęk jest tym destrukcyjnym. Może być też taki, który ci intuicyjnie podpowiada, żebyś szła zgodnie z ścieżką swojego serca. Ok, lecimy z drugą emocją. Druga karta, czyli dwójeczki teraz słuchają, to złość. Złość, czyli to, co nas irytuje, denerwuje, wyprowadza z równowagi i to jest rewelacyjna emocja, bo dzięki tej emocji możecie odkryć, co tak naprawdę siedzi gdzieś głęboko w was i nie pozwala ruszyć do przodu. Ja wybrałam kartę z talii karty przemiany Osho i słuchajcie, to jest, nie wiem, czy to będzie, żyć totalnie. Zobaczcie, jaka przewrotna jest ta karta. I z czym ona się wiąże? Tu mi się od razu skojarzyło z tym, czego, na co jesteśmy wściekli wtedy, kiedy widzimy, że ktoś realizuje swoje marzenia, a my odkładamy je na jutro. Czyli dzisiaj nie odpoczywam, bo muszę pracować, bo muszę zarobić, a ona oczywiście ma tyle kasy, czy on ma tyle kasy, że sobie pozwolił na wyjazd gdzieś tam na wyspy Bahama. Tak? Ja muszę coś robić, a on już to ma. Czyli ta złość podszyta też w pewnym sensie zazdrością, że ktoś już dokonał czegoś i teraz może ze spokojem leżeć do góry nogami, a ty dalej we wszystkim dookoła sobie no, nie pozwalasz sobie na wiele rzeczy, bo czujesz wewnętrznie, że nie, że jest, że jeszcze nie. Tutaj Osho, oczywiście przyglądajcie się karcie i wyłapcie, o co chodzi z emocją złości. Dwójeczki szukają, co w tym obrazku jest, czego może dotyczyć, której dziedziny. Osho tutaj podpowiada o tym, aby żyć totalnie, czyli korzystać ze wszystkiego tu i teraz. Niczego nie odkładać na potem, na jutro, bo może się okazać, że jutro już ciebie nie będzie. On przytacza tutaj taką fajną przypowieść, opowieść o Aleksandrze Wielkim, który spotyka Diogenesa. Aleksander Wielki właśnie rusza na wielką bitwę, podbój. Spotyka człowieka siedzącego nad rzeką i pyta się, co mogę dla ciebie zrobić, bo ten człowiek jest, Diogenes jest totalnie biedny, po prostu sobie siedzi, nawet nie żebrze, tylko siedzi i odpoczywa. I ten ów żebrak mówi do niego, że ma się odsunąć, bo zasłania mu słońce. A on mu się pyta, ale jak, nie potrzebujesz czegoś ode mnie? A on mówi, nie, odsuń się, ja odpoczywam właśnie teraz. A on mówi, że on też by chciał odpocząć, ale w tej chwili nie może, bo rusza do walki, żeby zdobyć kolejne terytorium. I Diogenes pyta się, a co będziesz robił po walce? A on wtedy będę odpoczywał. A czemu nie możesz tego robić teraz? No i Aleksander Wielki ruszył na tą wielką walkę i w drodze powrotnej po zdobyciu
kraju, na który najechał, umarł. I przed śmiercią stwierdził, że to, co cały czas Diogenes miał przy sobie, czyli po prostu zdecydował się na odpoczynek, on mógł dopiero zrobić na łożu śmierci. Takie przesłanie od Osho, że korzystaj z życia w tu i teraz. A co mówi obrazek? Może kolory do Was przemawiają? Emocja złości i pierwsze wrażenie. Tutaj Magda wrzuca, że jestem zawsze zła, jak nie dzieje się tak, jak chcę. No, no właśnie. Okej, okay. I Bogusia, karta przeciwstawna. Tak, ja tylko taką króciutką refleksję o tej karcie w ogóle, o tej pięknej historii Osho. No właśnie, pomyślcie czasem, kiedy dopadnie Was złość, czy nie szkoda czasu na to, żeby się złościć? Żyć totalnie, to dla mnie przynajmniej cieszyć się życiem. To nie chodzi o to, żeby maksymalnie wszystko wykorzystać, bo może być tak, jak tutaj Grażynka powiedziała, ktoś może nie mieć pieniędzy na to, żeby zwiedzać świat. Ktoś może żyć skromnie, może mieć tam, nie wiem, mały ogródek albo nawet tylko doniczkę z kwiatami na balkonie. Ale można cieszyć się życiem w każdych warunkach, mając to, co się posiada. Jesteśmy różni, żyjemy w różnych warunkach, ale radość, szczęście jest zawsze w nas. My zawsze możemy znaleźć powody do radości i do szczęścia. Totalne życie to wykorzystanie maksymalne wszystkiego, co jest wokół nas, żeby było nam dobrze, żeby było nam błogo, żeby było nam radośnie. I muszę Wam powiedzieć, że ja mam czasami taką refleksję, kiedy pojawia się na przykład sytuacja i pojawia się we mnie, załóżmy, jakiś tam zalążek gniewu. Już pomijając to, o czym mówiłyśmy na początku, Grażynka tu bardzo wyraźnie Wam powiedziała na samym początku, że pod każdą emocją jest wzorzec i trzeba go poszukać, ale zostawmy to na chwilę. Jeśli nie szukamy tego wzorca, ja bardzo często myślę o tym, nie, ja się nie będę złościć, bo szkoda mi tego pięknego dnia. Ja świadomie wybieram, że uwalniam tę złość i robię celowo takie rzeczy, które podnoszą mi wibracje, poprawiają mi humor i powodują, że ja wracam z powrotem do dobrego nastroju, bo to jest moje życie, bo to jest mój dzień, to mój wybór, żeby żyć w pełni i żeby nie tracić czasu na złość, bo po co? I ode mnie smok, stali smoczej, lustro. Tu jak widzicie, odbija się ten smok w kilku lustrach. Popatrzcie sobie na tą kartę, bo może wasze pierwsze wrażenie coś wam podpowie. Ja tu tylko, Bogusiu, na chwilę wtrącę, bo Basia fajnie, tak? Rzecz, idealnie pasuje do tego smoka. Basia napisała, szkoda czasu, bo złość nas niszczy po prostu, a nie tego, na kogo się złościmy. I zobaczcie, lustro pokazuje dokładnie tą odpowiedź. Tak, tu bardzo punkt jest ta karta. Ja tak jeszcze tylko proponuję, no przyjrzyjcie się, bo może niektórych z Was zaintryguje ten zielony kolor. Zielony kolor to oczywiście uzdrowienie, tak, można powiedzieć, to promień Archanioła Rafaela, ale zielony kolor to też czakra serca. Zobaczcie, czy można na przykład w momencie, kiedy pojawia się złość, odwołać się do mocy swojego serca i rozpuścić tę złość na przykład w bezwarunkowej miłości. Może taka ścieżka. Tych ścieżek oczywiście jest dużo więcej. Każdy znajdzie dla siebie taką, jaka będzie dla niego najlepsza. Ktoś może zobaczyć w tym smoku mistrzostwo, tak? Jak wiecie, smoki są wysokowibracyjnymi istotami z wyższych wymiarów. W związku z tym one potrafią fenomenalnie, wiadomo, radzić sobie z różnymi trudnymi rzeczami. W ogóle dlaczego smoki? To tak przy okazji Wam jeszcze podpowiem. No mamy na przykład anioły, mamy archanioły, które przepięknie nam pomagają. Otóż są takie
takie wymiary, w których wibracje są bardzo ciemne, bardzo niskie. I okazuje się, że do tych wymiarów na przykład aniołom, archaniołom jest bardzo trudno się dostać, no bo są, jakby mówiąc żartobliwie, za bardzo świetliste. Natomiast smoki są istotami, które płynnie przemieszczają się pomiędzy wymiarami. Dla nich to nie jest żaden problem. Tak jak my przechodzimy z pokoju do pokoju, czy z pokoju do kuchni, czy do łazienki, tak smoki przemieszczają się, przenoszą się pomiędzy różnymi wymiarami i wchodzą z łatwością, lekkością również w te o najniższych wibracjach, o najcięższych wibracjach i doskonale sobie z tym radzą, nie tracąc nic ze swojej siły, ze swojej świetlistości i ze swoich wysokich wibracji. To taka dygresja, ale może w tej dygresji odnajdziecie też kawałek siebie. Proszę, jakie się zrobiły złote. Zmieniło się światło. Niesamowite. Ja nic tutaj nie zmieniałam u siebie w pokoju, po prostu nagle się zmieniło światło. Macie teraz złotego smoka zamiast zielonego. No okej, to tak ode mnie. Takie właśnie smocze, bardzo silne wibracje i oczywiście ten aspekt lustra, który się tam pokazał, jest jakby też potwierdzeniem tego, o czym już dzisiaj tutaj mówiłyśmy wielokrotnie, że każda złość oczywiście ma jakąś tam swoją przyczynę w jakimś naszym wzorcu, ale jest coś jeszcze, o czym chciałabym Wam przypomnieć. Lustro. Co oznacza jeszcze lustro? Oznacza to, że jeśli na przykład ktoś mnie gdzieś tam zdenerwuje i ja sobie pozwolę wejść w tą złość. No i jestem w tej złości, bo to taka adrenalinka i tak się nakręca, mi się złoszczę, złoszczę. Po czym na przykład wraca z pracy mój mąż, zupełnie spokojny. Ale ja mam w sobie tyle złości, że on jako lustro wszechświata zaczyna to odzwierciedlać i zaczyna na przykład robić jakąś awanturę. Pamiętajcie, że to tak też działa. Oznacza to, że my nie możemy bezkarnie, przepraszam za kolokwializm, taplać się w takich ciężkich emocjach. Nie możemy. Jeśli ja sobie pozwolę tak przez pół godziny czy godzinę być w tej złości, albo co tam, albo przecież to emocje, przecież to ludzkie, to ja się potaplam, ja się pozłoszczę, ja sobie nóżkami potupię i uwolnię sobie tym tupaniem tą złość. Ale w międzyczasie wchodzę w jakąś relację z kimś i nagle okazuje się, że ten ktoś mnie atakuje, tak, że też odnosi się do mnie agresywnie. To nie jest jego wina. On, jak lustereczko, odbija to, co jest we mnie. Pamiętajcie, ta karta smocza lustro też o tym przypomina, że nie warto. I właśnie dlatego tutaj podkreślamy, że trzeba zauważyć tę emocję, trzeba dać jej prawo, żeby ona wybrzmiała tam przez minutę, dwie, trzy, ile potrzebujecie, ale potem warto podnieść swoje wibracje właśnie po to, żeby ta emocja wami nie rządziła, bo kiedy zawładnie wami, kiedy wypełni wasze pole energetyczne swoją jakością, to zaczyna przyciągać z zewnątrz podobne jakości, a to już nie jest fajne. Czyli proste prawo przyciągania. Czym emanujesz, to przyciągasz. Wypada lustra. Dokładnie. Dobra, teraz trójeczki. Trójeczki się zgłaszają i lecimy z trzecią emocją. Trzecia emocja to smutek, czyli to, co nas smuci. Zobaczcie, mi przekornie, a mi też się widzę, kolory zmieniły. Przekornie pojawił się malachit i jeśli nie widzicie tego tekstu na dole, już wam przeczytam, dobrobyt, następuje pozytywna zmiana w przepływie boskiego wsparcia dla ciebie. Wyciągając, losując kartę z emocją smutku, pojawiło mi się, tutaj też mamy kolory zielone, ale kurczę, jakoś nie mogę ustawić, żebyście widzieli, wychodzi bardziej w niebieski. Dobrobyt. To jest malachit. Tak, o, tak. Ja powtarzam, tak, dokładnie. O, tak wygląda. I teraz jak to ma się ze smutkiem? Wszystko to, co wiąże się z naszym takim poczuciem, że jest mi smutno, bo nie potrafię na przykład
przyciągnąć do siebie tyle bogactwa, tyle dobrobytu, ile bym chciała. Wchodzimy w taką energię poczucia bezsilności, że obojętnie ile się staram, obojętnie jak dużo wkładam swojej energii, to i tak nie widzę rezultatów. Smutek związany z brakiem. I przypominam, każda pierwsza myśl związana ze smutkiem, dziedziną i z tą kartą, która przychodzi do Was, jest tą właśnie myślą, która jest odpowiedzią, na co zwrócić uwagę właśnie z tą emocją smutku. Tutaj takim pozytywnym odniesieniem do tego jest odpowiedź tej karty, że wszystkie blokady już zostały zniesione. Ale najpierw doszukujemy się, gdzie tak naprawdę siedzi ten smutek. I z czym jest związany. Basia tutaj bardzo fajnie pisze, że bardzo ciekawe, bo czasem, żeby osiągnąć dobrobyt, trzeba coś zmienić, a zmiana to trochę smutku. Bo jest zmiana miejsca, zmiana pracy, coś trzeba zostawić, taki sentyment. Dokładnie, dokładnie. Czasami ten smutek też powoduje, że my nie ruszamy dalej z obawy, tak? Czyli znowu wracamy jakby do lęku. Smutek związany z pożegnaniem czegoś. Podpowiem, że karty później będziemy wrzucać w komentarzu, więc będziecie mogli przyjrzeć się później tym kartom i zobaczyć je wyraźniej, bo jak my tutaj dokładamy, to czasami nie widać tego dokładnie, co się dzieje, a ta karta jest wyjątkowa, bo ona rzeczywiście ma dużo wzorków, których nie widać tutaj, trzeba się przyjrzeć. Naprawdę trzeba się porządnie przyjrzeć, żeby zobaczyć i wyłapać, co tak naprawdę siedzi i co dotyczy smutku. Smutek o Madzi przyszło, brak poczucia bezpieczeństwa. O. Bogusia leci teraz przeciw z tą pozytywną kartą. Tak, moja karta jest bardzo pozytywna, słuchajcie. Karta poddanie, oddanie. Powierzenie się, takie określenie chyba lubię najbardziej. Karta stali lemuriańskiej. No oczywiście popatrzcie sobie, bo tutaj no, są jakieś tam, prawda, wzory na tej karcie, wizje, które być może do Was przemówią. To jest jakby dokładnie przeciwieństwem poczucia braku bezpieczeństwa. Zobaczcie, bo nawet to ciało tej kobiety tutaj, tak, na tej karcie wyraża takie absolutne właśnie oddanie, poddanie, pełne zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. No, jest to jakby odpowiedź na to, co można zrobić, kiedy przytłacza nas smutek. I myślę, że to ludzie robią od wieków, odkąd istnieją w ogóle na Ziemi cywilizacje. Ludzie, kiedy przygarnia, znaczy kiedy przytłacza ich smutek, kiedy ich ogarnia smutek, powierzają się w modlitwie temu, w kogo wierzą, czy bóstwu, czy Bogu, czy najwyższemu źródłu. No wiadomo, w historii były tam różne postaci boskie, tak? Natomiast ludzie w takich momentach krytycznych, tragicznych, dramatycznych swojego życia, kiedy przestawali sobie radzić emocjonalnie, modlili się, tak? Oczywiście w różny sposób, różnymi rytuałami, ale modlili się. I to przynosiło ludziom ukojenie. I chcę Wam powiedzieć, że to jest zawsze aktualne, ponieważ kiedy modlimy się do tego Boga, w którego wierzymy, to tak naprawdę uruchamiamy swoją boską naturę. Uruchamiamy połączenie z najwyższym źródłem. W każdym z nas jest kropla boskości.
Każdy z nas jest na swój sposób boski. Smutek pojawia się wtedy, kiedy my o tym zapominamy, bo też i ludzkie dramaty pojawiają się z tego, że odchodzimy od swojej boskości, zapominamy o niej, przechodzimy w materię, w ludzkie ego i mówimy: ojej, jaki ja tu na tej ziemi jestem biedny, co mi się tu dzieje. Tymczasem wystarczy przypomnieć sobie, kim jesteśmy naprawdę. I już zaczyna się odzyskiwać połączenie z najwyższym źródłem. I już zaczynamy funkcjonować na zupełnie innym poziomie. Jest w tym jeszcze też, chciałam powiedzieć, taki aspekt, który myślę, że każdy z Was odnajdzie. Wyobraźcie sobie przez chwilę, że stoi przy Was Wasz anioł stróż i otula Was skrzydłami. Na mnie to działa zawsze bardzo kojąco, bardzo podnosi moje wibracje i jakby odsuwa natychmiast wszystkie zmartwienia. Ta karta przypomina, że nigdy nie jesteśmy sami. Ta karta przypomina, że nie jesteśmy liściem niesionym na wietrze w lewo i w prawo. Jesteśmy kochanymi dziećmi wyższej siły, najwyższego źródła i cały czas jesteśmy otoczeni wspaniałą, kochającą opieką. Gdybyście zobaczyli, ile wspaniałych, świetlistych istot stoi przy każdym z Was, opiekuje się, troszczy, prostuje Wam ścieżki, nigdy, nigdy nie martwilibyście się ani przez chwilę. Ja to śledzę, bo bardzo dużo osób zaczęło pisać. Agnieszka napisała, że czasami za duże wymagania sprawiają, że jesteśmy smutni, bo się okazuje, że jakieś oczekiwania nie zostały spełnione. Kasia akurat tę trójkę pasuje, bo się przeprowadza z Anglii do Polski po 15 latach i jest smutek. Dokładnie. Jest wyzwanie. Tak. Jest wyzwanie, tak. Bożenka, smutek związany z poczuciem winy. Już nie można niczego zmienić, bo jest za późno. Tamara podpowiada, że smutek można rozpuścić miłością. Brawo. Sylwia, mnóstwo energii, emocji, które warto puścić i wierzyć, że wszystko będzie dobrze. Tamara też podpowiada, że jest takie, że można w ten sposób się pozbyć smutku, powiedzieć głośno: jam jest. To tak jak otulenie tymi skrzydłami anielskimi. A Madzia mówi, że zaufać mistrzom, że wszystkie emocje są po coś, tylko trzeba wyciągnąć z nich wnioski, skąd się biorą i grunt to pozytywnie myśleć. Tutaj jeszcze bym chciała tylko jedną rzecz podrzucić, bo my tutaj mówimy, w jaki sposób otulać te emocje i jakby przetransformowywać je w coś innego. Pamiętajcie też, że pod tymi emocjami mogą się trzymać jakieś wzorce, więc zanim zaczniemy przemieniać je w miłość, nie spychajmy ich pod dywan, czy tam pod te pozytywne myślenie, tylko sprawdźmy, co się kryje pod tym. Bo my możemy raz, drugi uważać, że jakby no przeszły przez nas i wszystko jest ok, a temat tak czy tak wywali w innym miejscu, więc one do nas wrócą. Dlatego przyglądamy się tym emocjom, które przychodzą po to, żeby wyłapać, co tak naprawdę mają nam do powiedzenia, czyli co kryje się, jaki temat, jaki wzorzec, jakie przekonania, jaki program wyszedł na zewnątrz, który poruszył tą strunę emocji we mnie. I wtedy, jak już wiem, jestem z boku, wiem, jak zająć się danym tematem, pracuję z tematem, a emocje wtedy traktuję tak poprzez miłość czy poprzez techniki, które są Wam najbardziej znane. Ok, no to lecimy z czwartą kartą i czwarta karta to poczucie winy. I teraz u mnie pojawiła się, ja wyciągnęłam kartę z bogiń, strażniczka. Artemida. I tu od razu takie przesłanie od niej. Ty i twoi bliscy jesteście bezpieczni również w sferze duchowej. I pierwsze, co mi się pojawiło, gdy zaczęłam czytać, co się kryje pod tą kartą, pamiętajcie, że zwracacie uwagę na to, co jest na niej, nie tyle na samą strażniczkę i słowa, tylko na to, co
przedstawia karta, to, że pojawia się poczucie winy w momencie, kiedy mi jest dobrze, a ktoś cierpi. Takie poczucie wewnętrznego rozdarcia, że na przykład ja akurat mam dzisiaj rewelacyjny humor, a ktoś z moich bliskich nie najlepiej się czuje. I teraz słuchajcie, tutaj przychodzi do nas ta odpowiedź taka typowa, jaka jest definicja prawdziwego przyjaciela? Czyli nie topimy się razem w smutkach, nie zrzędzimy razem, tak? Nie psioczymy razem, tylko staramy się zrozumieć i wyciągnąć poprzez własną energię tą drugą osobę z dołka, poprzez podpowiedzi. Poczucie winy związane z tym, że ja czuję się bezpieczna, bo ufam, że czuwają nade mną anioły, przewodnicy, mistrzowie, a ktoś się boi. Nie mogę pomóc komuś wyjść z tego lęku. Poczucie winy, że mi jest dobrze, a ktoś inny nie do końca przejmuje odpowiedzialność za swoje życie i woli być w roli ofiary. Przyglądamy się karcie, kolory. Sama strażniczka. Co wam przychodzi, która dziedzina i co się kryje pod tym poczuciem winy, jeśli jest, to w którym miejscu? Pokusia. Tak, do poczucia winy chciałam dopowiedzieć, że jest taką częścią nas, która bardzo mocno ściąga nam samoocenę. Warto o tym pamiętać, ponieważ miłość do siebie jest jedną z najważniejszych rzeczy, po które przychodzimy tutaj na Ziemię. Schodzimy na świat po to, żeby nauczyć się kochać siebie. To wszystko, co się wydarza, te wszystkie doświadczenia dotyczące relacji, pieniędzy, przyjaźni, różnych rzeczy, to są tylko dekoracje. To jest tylko scenografia, która prowadzi nas do kochania siebie. I teraz poczucie winy, o którym przed chwilą mówiła Grażynka, jest jednym z największych wrogów tej miłości do siebie, ponieważ człowiek, który nawykowo się obwinia o wszystko, cokolwiek zrobi nie tak, nie jesteśmy idealni. Nie ma na świecie człowieka, który by nie popełnił błędu. Popełniamy je cały czas zresztą, bo to jest życie, bo na tym nasze życie polega. Więc popełniamy różne gafy z powodów emocjonalnych, z powodów na przykład takich, że się śpieszymy, czy cokolwiek jeszcze innego. I ciągle robimy coś, co moglibyśmy zrobić inaczej. I jeśli my za każdym razem będziemy się nad tym zatrzymywać, nie pod kątem tego, żeby to nie było dobre, trzeba następnym razem inaczej postąpić, inaczej zareagować, tylko zatrzymujemy się nad każdą taką rzeczą po to, żeby wchodzić w to poczucie winy i się biczować, no to jest to takie podcinanie sobie samemu nóg, bardzo mocne. Mówię o tym głośno i wyraźnie, ponieważ w ogóle nasza kultura też bardzo długo szła w tym kierunku. Nie będę rozwijać tematu, wiecie o co chodzi, ale w naszej kulturze moja wina jest ciągle powtarzane i człowiek jakby cały czas jest sterowany poczuciem winy, bo kiedy ma poczucie winy, to schyla głowę pokornie i robi to, czego od niego oczekują. Dlatego uważam, że poczucie winy jest przeciwieństwem kochania siebie. To nie oznacza, że mamy być wobec siebie bezkrytyczni, absolutnie nie. Trzeba też umieć rzetelnie dostrzec to, co robimy nie w taki sposób, jak powinniśmy, ale trzeba też umieć sobie wybaczać. Na przykład my też z Grażynką często powtarzamy na różnych szkoleniach, żeby profilaktycznie robić sobie przynajmniej raz w tygodniu takie ćwiczenie, takie czy inne ćwiczenie, tak, dzięki któremu wybaczamy sobie wszystko.
cokolwiek nam tam nie wyszło tak, jak powinno. Właśnie dlatego, że w istocie każdy z nas ma boską naturę, jak mówiłam wcześniej, w związku z tym jesteśmy tak naprawdę niewinni i doskonali. Natomiast popełniamy błędy, bo jesteśmy na tym naszym życiowym survivalu. Jesteśmy na planecie Ziemia, która jest poligonem doświadczalnym. Ćwiczymy, potykamy się, przewracamy, podnosimy i znowu potykamy się i przewracamy. Jeśli każde potknięcie będzie powodowało, że będziemy się biczować, to tak naprawdę nigdy nie osiągniemy celu, bo naszym celem jest miłość do siebie, czyli jak się potykamy i przewracamy, mamy się podnieść i powiedzieć: OK, następnym razem stawiam krok tak, żeby się nie przewrócić. I na tym się skupiamy, a nie na biczowaniu siebie za to, że się potknęliśmy i przewróciliśmy. Tyle mojego na ten temat, ale jeszcze karta dla Was. Archanioł Sandalfon. Archanioł Sandalfon, który opiekuje się czakrą gwiazdy Ziemi. I w takim dużym uproszczeniu możemy odnieść jego jakby tematykę do ziemi, do natury, do przyrody, ponieważ on opiekuje się naturą, jest jakby też takim propagatorem ekologii, dbałości o tą naszą matkę Ziemię. Jak to się ma do poczucia winy? No przede wszystkim natura może nas uzdrowić ze wszystkiego, jeśli pozwolimy jej na to, jeśli znajdziemy czas, żeby pójść do parku, do lasu, już to też wielokrotnie Wam podpowiadałyśmy z Grażynką, jeśli znajdziemy takie miejsce w naturze, gdzie możemy na chwilę się wyciszyć i pozwolić, żeby natura przepięknie zharmonizowała naszą aurę i oczyściła nasze pole energetyczne ze wszystkich niepotrzebnych wzorców, w tym również z poczucia winy. Mam tutaj jeszcze taką drugą myśl, mianowicie my jesteśmy też częścią natury i możemy właśnie wtedy, kiedy uda nam się gdzieś tam między tymi drzewami, czy na łące, czy nad jeziorem, po prostu poczuć tę jedność z całą naturą, z całym wszechświatem, możemy wtedy sobie uświadomić, że jesteśmy tak doskonali jak cała natura. Zobaczcie, jak przyjrzycie się w lesie, czy wszystkie drzewa rosną idealnie, czy nie mają krzywych gałęzi, czy nie mają odrapanej kory, czy nic się tam nie dzieje, żadna gałązka nie jest złamana, czy wszystkie zwierzęta zachowują się idealnie i chodzą w równych rządkach. No przecież nie. I nie mają z tego powodu żadnego poczucia winy. Zwróćcie uwagę, że gdybyśmy naszych piesków i kotków nie tresowali i nie karcili za rozmaite rzeczy, one by nie miały poczucia winy, że na przykład, nie wiem, weszły na kanapę czy coś tam jeszcze innego, czy zwędziły plasterek szyneczki. Tak, więc zobaczcie, natura jest moim zdaniem doskonała, ponieważ została stworzona w jakiś tam określony sposób, nie programuje sobie żadnych wzorców, więc możemy czerpać z natury. Przykład, przyjrzyjcie się, no tak naprawdę można odnaleźć w tym tę właśnie doskonałość, poczucie jedności ze wszystkim, co jest. To oczywiste, że człowiek stawia sobie wyższą poprzeczkę i człowiek chce się rozwijać i być coraz lepszy i to jest bardzo fajne. Natomiast tak myślę sobie, że to dążenie do tego, żeby być coraz lepszym, powinno opierać się bardziej na nauce wyciąganej z rozmaitych błędów, które popełniamy. Na nauce, natomiast nie na poczuciu winy, że do takich błędów na przykład doszło, tak? Archanioł Sandalfon, skoro się tutaj pokazał, myślę, że będzie też Wam pomagał w uwolnieniu od tego ciężaru, tak? I w takim odnalezieniu w sobie właśnie doskonałości, takiej doskonałości, jaką możecie znaleźć w naturze. Tutaj po drodze pojawiło się kilka ciekawych tematów związanych z poczuciem winy. Agnieszka napisała, że poczucie winy pojawia się w chwili, kiedy osiągamy sukces, coś nam się udaje, a innym nie. Dokładnie. Karisja napisała tutaj ciekawą rzecz. Parę razy czytałam, żeby zrozumieć, o co chodzi.
I jeśli nie zrozumiecie, to ja już wiem, o co chodzi. Czasami chcemy powiedzieć sobie, to moja wina, by nie czuć się ofiarami. Próbujemy wmówić sobie, że wszystko jest moją winą, byle tylko uniknąć poczucia bycia ofiarą. Czyli stosujemy wchodząc w poczucie winy, ucieczkę od tego dla nas gorszego podejścia bycia ofiarą. Tak, poczucie winy, Sylwia tutaj podpowiada, wzbudzamy u naszych dzieci, tak? I my jako rodzice mamy szansę, żeby szybko zmienić postrzeganie wśród bliskich i rozpocząć zmianę w naszych najbliższych, dokładnie. I Tak, to na może być koniec. manipulacja, Grażynko, tak? Też warto na to zwrócić uwagę, że czasami wchodzimy w to poczucie winy i głośno o nim mówimy po to, żeby wzbudzić w innych, tak? Też Tak, coś. dokładnie. Ewa tutaj podrzuca, pozwalam sobie na popełnianie błędów i nie biczuję się za to, uczę się coraz lepiej, mi to wychodzi z dnia na dzień. Podchodzę do tego z pokorą, taka afirmacja rewelacyjna, żeby wyjść z poczucia winy. Bardzo fajnie, bardzo ekstra. Słuchajcie, na dzisiaj już żeśmy wszystkie karty Wam omówiły. Pamiętajcie, żeby przyjrzeć się im zaraz po live, wrzucę te karty do komentarza, więc będziecie mogli przyjrzeć się im dokładniej. Skupić się jeszcze raz na tym, co przyszło i najlepiej to napisać, wypisać, bo ja zawsze wychodzę z założenia, że jeżeli ja sobie piszę, że uwalniam się od czegoś, odpuszczam coś, to jest taka informacja dla mojego umysłu świadomego, że ja ruszyłam z tym tematem i wtedy jestem uważniejsza, a to, co losowaliśmy, to jest jakby taka informacja, na co warto zwrócić uwagę w lipcu, czyli im szybciej przyjrzycie się tym myślom, im szybciej doszukacie się tego wzorca, tym szybciej po prostu on zniknie z waszego życia. Jeżeli z kolei chcielibyście popracować z nami trochę, to jest teraz z Bogusią rzuciłyśmy taką promocję letnią na nasze kursy kwantowej prosperity, sztuka kochania siebie i aktywacja genu bogactwa. U mnie na stronie www.grażynaadamska.pl znajdziecie dokładne informacje. I mówię o tym dlatego, że szczególnie w tym szkoleniu sztuka kochania siebie my poruszamy tematy emocji. Tam jest bardzo dokładnie wszystko opisane, łącznie z ćwiczeniami, z medytacjami, z wizualizacjami, jak z tych emocji wybrnąć i jak je przetransformować w miłość, w coś, co nas wspiera. Także serdecznie polecamy, szkolenie jest bardzo intensywne, tam jest dużo modułów, robicie sobie je we własnym tempie, wtedy, kiedy potrzebujecie i warto do nich wrócić. I oczywiście zapowiedź tego, co będzie za tydzień, bo za tydzień z Bogusią się również spotykamy, to będzie 13 lipca, godzina 19 i uwaga, wtedy będziemy rozmawiać o kronikach Akaszy. Pojawiło się, my już kiedyś miałyśmy wspólnego live'a na ten temat, ale po drodze pojawiło się bardzo, bardzo dużo mitów dotyczących właśnie odczytów z kronik Akaszy i będziemy je po prostu obalać, po to, żebyście zrozumieli, co tak naprawdę mistrzowie i nauczyciele wnoszą poprzez moc swoich słów do naszego życia, a co jest totalnym wymysłem osób, które jakby nie wiedzą, jak podejść do tych odczytów i w jaki sposób je interpretować, czyli tak szumna nazwa, mity i fakty na temat kronik Akaszy w przyszłym tygodniu, we wtorek o 19:00 już możecie sobie zrezerwować czas, ja podejrzewam jutro wrzucę zapowiedź, także będzie można wrzucić to, włącz powiadomienia, wtedy na pewno na chwilę przed rozpoczęciem dostaniecie informację, że rozpoczynamy dzisiaj właśnie mity i fakty o kronikach Akaszy. Bogusiu, chcesz jeszcze coś dodać? Ja chcę Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście z nami, że nas słuchacie, bo to dla nas fantastyczna rzecz, że podzielacie nasze fascynacje, zainteresowania, naszą taką ogromną pasję związaną właśnie z rozwojem wewnętrznym, z kartami, z kronikami Akaszy czy z energią Reiki. Dziękuję, że jesteście. Dziękujemy i do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia.